Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj startujemy z nowym projektem, z projektem stół warsztatowy. Tak jak widzicie na stole tutaj u mnie jest imadło i ono posłuży mi do pierwszych przymiarek, aby było stabilnie i solidnie zamocowane. A w późniejszym czasie odremontujemy nieco to imadło. Nie będzie ono piaskowane, nie będzie malowane, ponieważ nie takie są założenia tego projektu. Natomiast będzie wstępnie wyczyszczone, przesmarowane i doprowadzone do użyteczności. Jeżeli chodzi o sam stół, jest to stół warsztatowy, natomiast założenia również są takie, żeby on nie był zbyt ciężki, także musimy oszczędzać na materiale, na przekrojach i grubości ścianek. Natomiast będzie to stół nieprzewidziany do prac ciężkich, a więc tak jak mówię, największy nacisk tu jest na to, aby ten stół był w miarę mobilny. Stopki będą regulowane, aby pomimo krzywej posadzki ten stół stał stabilnie. Na dole będzie jeszcze półka, wykończenie blatu to będzie sklejka taka podestowa. Dolna półka również będzie w ten sposób stworzona. Oczywiście wszystko będzie obramowane. Górne obramowanie blatu będzie wykonane z dwóch kształtowników, czyli kształtownik opasający sklejkę oraz drugi kształtownik, który będzie tworzył oparcie dla sklejki, ale również punkt kotwienia. Punkt, przez który będziemy się przykręcać ze sklejką do konstrukcji. Materiał, jaki zostanie użyty w tym projekcie, to jest materiał, który po prostu zalega mi tutaj na regałach, na półkach i wykorzystam, stworzę ten stół z takiego materiału, jaki mam, z uwagi na to, że troszkę chcę oszczędzić tutaj na materiale. To jest po pierwsze. Po drugie, chcę się pozbyć troszkę tych profili, ponieważ coraz ciaśniej się robi, coraz gęściej na tych regałach i nie mam gdzie odkładać materiałów nowych, które potrzebuję zwieść do nowych projektów. A więc czas najwyższy, aby faktycznie tak optymalizować te prace, aby wykorzystywać ten materiał, który tutaj na stalowym warsztacie zalega. Jeżeli chodzi o wymiary tego stołu, mam pewną dowolność, aczkolwiek muszę się zmieścić w pewnych widełkach, które zleceniodawca mi tutaj narzucił. Natomiast ja pokieruję się troszkę inną zasadą, przyjmę rozmiar, szerokość tego stołu taką, jaką umożliwia mi format sklejki, który jest dostępny, czyli 1250. Przyjmuję sklejkę 1200, aby krawędzie były obcięte i nie były wyszczerbane oraz żeby to wszystko było w kącie. Także przyjmuję blat, może nie tyle blat, ale samą sklejkę przyjmuje 1200, a stół będzie odpowiednio szerszy, uwzględniając grubości kształtowników. Osobie, która zleciła mi wykonanie tego projektu, tego stołu warsztatowego, od samego początku zakomunikowałem, że zanim przystąpię do tego projektu, będę potrzebował imadło. I to jest właśnie dokładnie teraz, ten moment, kiedy potrzebuję imadło w celu natrasowania otworów, przewidzenia, w którym miejscu dokonać odwiertu, aby w późniejszym czasie to mocowanie imadła było w sposób trwały, w sposób, w którym nie będą jakiekolwiek wyczuwalne luzy i przemieszczanie się tego imadła, ponieważ to jest kluczem do tego, aby na tym imadle, na tym stole warsztatowym tutaj wygodnie się pracowało. A więc ja w tej chwili trasuję otwory montażowe, przenosząc je właśnie z imadła. Wiercę te otwory, przygotowuję montaż i składamy tą ramkę w całość.
Dzisiejszy odcinek powoli dobiega końca, ale zanim się z Wami pożegnam, pokażę Wam jeszcze na zbliżeniu dokładnie kształt, budowę tej ramy oraz nóżki regulowane i wyjaśnię parę kwestii. To, co tu widzicie na stole, jest to rama blatu roboczego. Stół niewielkich będzie wymiarów, natomiast takie są wytyczne, których muszę się trzymać. Jeżeli chodzi o bramowanie, jest to kształtownik 40x60 ustawiony na sztorc, aby był mocniejszy. Przód jest to ścianka trójka, natomiast pozostałe elementy jest to ścianka 2 mm. Tutaj mamy montaż imadła. Dodatkowo jest jeszcze trzecia śruba montażowa, pod którą zastosowałem kształtownik, aby to imadło nie było tylko oparte o płytę roboczą, tylko żeby jeszcze tu był kształtownik wzmacniający tą konstrukcję. Blat roboczy to będzie sklejka wodoodporna, taka podestowa. Jest to przeze mnie sprawdzony sposób, może ona nie jest zbyt tania, natomiast faktycznie sprawdza się na stołach bardzo fajnie. Także będzie tu sklejka i ona będzie wpuszczona pomiędzy te profile, a więc te profile, to obramowanie, które tutaj widzicie w koło, ono opasać będzie w koło ten blat roboczy docelowy. Tym samym zabezpieczać krawędzie, które są, było nie było, faktycznie podatne na uszkodzenia. Jeżeli chodzi o wsporniki, tutaj również ta płyta się będzie wspierała. Dodatkowo jeszcze damy wkręty, aby to wszystko było zamocowane stabilnie. Nogi to jest kształtownik 40x60 ze ścianką dwójką na tył i ze ścianką trójką na przód. Tak sobie wymyśliłem, tak jak mówię, tu się też kieruję tym, że korzystam z materiału, który mam na warsztacie i mi zalega, więc chcę po prostu wykorzystać materiał, a nie kupować kolejny, który będzie zalegał gdzieś tam na regale. Tutaj mamy stopki regulowane, aby ten stół można było postawić na każdej posadzce, nawet krzywej. Dzięki temu, że mamy stopki regulowane, ten stół będzie zawsze stabilnie stał. Jeżeli chodzi o nogi, one będą cofnięte w tylnej części tego stołu. Nie będą zlicowane z tą krawędzią, tylko będą odsunięte od krawędzi. Po to, że w momencie, kiedy mamy krzywą ścianę, ten stół nigdy nam nie dojdzie idealnie do ściany, więc pasuje, aby to obramowanie było wysunięte poza nogę. Wtedy stół zawsze dosuwamy do ściany idealnie i wiemy, mamy pewność, że ta krawędź blatu roboczego jest, no, dojdzie nam po prostu do ściany. W tym odcinku byłoby na tyle, w kolejnym czas na nogi oraz półkę pod tym stołem, ponieważ pod tym blatem roboczym będzie jeszcze jedna półka. Tutaj już mam przygotowany materiał, kształtownik 40x40 na przód oraz 60x20 na tył. Dlaczego różne przekroje? O tym będzie w przyszłym odcinku. A ja już teraz mogę się z Wami pożegnać tradycyjnie. Łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam serdecznie na grupę facebookową oraz na Instagrama. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!